zanim umilkł dom Barty, załopotały na wietrze chorągwie krzyżackie. W przód ruszyli, ażeby wojska jagiełłowe do boju zachęcić. Ale król nieugięcie czekać nakazywał, tak jakoby za nic miał coraz śmielsze poczynania krzyżaków. Jednakoż wojska Witoldowe, wytrzymać nie mogąc, w przód ruszyły, pomimo że starszyzna próbowała ich powstrzymać, czekając na znak od samego króla. Witoldowi, dobywając broni, parli z krzykiem okropnym przeciw artylerii krzyżaków. Widok przybliżających się szeregów krzyżackich wzmagał chęć odpłacenia krzywd, niezabliźnionych ran odwiecznemu wrogowi. Krzyżacy wnet zostali odrzuceni od działu na bezmała staje. Wielki mistrz pruski Ulryk zauważył, że toczy się zawzięta i niebezpieczna walka, a jego artyleria w tył odrzucona. Przerzucił swoje wyborowe hufce na prawe skrzydło. Oczom Litwinów ukazały się ciężko zbrojne hufce krzyżackie, które ku nim stawały. Z miejsca, na którym stał Jagiełło, widać było z jednej strony walkę upartą, z drugiej klęskę mogącą za sobą pociągnąć niepowetowane straty. Straszliwa, w której męstwa i nadziei nawet Jagiełłę ufającemu w pomoc Bożą zabrakło. Zakon zdawał się odnosić zwycięzcy. Hufce jego wybiegłszy za Litwą, okalało już wojsko. Trwoga ogarnęła tych, co przy królu. Zażartej walce Litwini nie wytrzymali ataków krzyżaków. Próżno książę Witold usiłował powstrzymać uciekających Litwinów biczem i potężnym krzykiem. Trwają spory, czy był to nieudany, zaplanowany manewr, zapożyczony od Tatarów, czy też może paniczna ucieczka. Faktem jest, że uciekający Litwini nie pociągnęli za sobą znacznej ilości krzyżaków. Nie związali ich też w walce, co stworzyło realne zagrożenie dla prawego skrzydła polskiego. Jedynie smoleńszczanie pod wodzą brata króla Władysława Jagiełły dotrzymywali kroku krzyżakom, dając czas polskim chówcom na przegrupowanie. Dzięki ich męstwu i ofiarom kryzys został zażegnany, a wojska Jagiełłowe mogły kontynuować drogę do zwycięstwa. Wojska polskie wysunęły się w szyku bojowym. W przodku stał chówiec złożony z najdzielniejszych rycerzy. Chorągwie jak skała stoczona z góry, spadając, coraz większego pędu nabiera.
Tak i ona. Z kroku przeszły w rysie. Potem w cwał. I szły. Straszne, niepohamowane. Jako lawina, która musi zetrzeć i zdruzgotać wszystko przed sobą. Odrzucili krzyżaków. W tył jęli ich spychać. Ci z rycerzy krzyżackich, którzy już pod Wilnem zaznali bitew z Polakami, wiedzieli, jaki to nieużyty i natarczywy jest lud. Krzyżaków i gości zagranicznych ogarnęło zrazu podobne do strachu zdumienie. Niejeden też wstrzymywał się mimo woli przed walką. Spoglądał przed się niepewnie. I nim się namyślił, co czynić, ginął pod ciosem polskiej prawicy. W tej chwili szeregi wojsk sprzymierzonych czekały. Nowe chorągwie korony w bój ruszyły. Siły i hartu ducha krzyżacy się spodziewali. Wojsko polsko-litewskie z zaciekłością i nienawiścią parło do przodu. Jeszcze łucznicy marsz ów zatrzymać chcieli. Raz po raz zasypywali strzałami ze swych łuków nacierających wojów. Jednak rycerze nie ugięli się pod gradem strzał. Widok przybliżających się szeregów krzyżackich wzmagał chęć odpłacania krzywd, niezabliźnionych ran odwiecznemu wrogowi. Stoją mi się tylko. Tu pod
oczyma króla kwiat rycerstwa polskiego stawił czoło najprzedniejszemu z całej Europy zebranemu rycerstwu. Dotrzymywał mu placu boju, cześć czyniąc swoim znakom. Równie jak krat sypie się niemiłosiernie z miedzianej chmury na Łandrzyta, tak gęsto sypały się ciosy okrutne i biły. Biły miecze, biły okrze, biły bez tchu i miłosierdzia. Dźwięczały jak w kuźniach żelazne blachy.